Witam serdecznie wszystkich widzów. Kolejny odcinek ze świetną powtórką. W tym odcinku medzik francuski 8 poziomu Lorca 40T, czyli no chyba jeden z lepszych magazynków 8 tieru w grze. Czy nie pomyliłem się na Valator? Czyż to jest czołg średni, tak? Tak, to jest czołg średni. Co prawda teraz są lepsze czołgi średnie typu na przykład Buraska, ale Lorca nadal daje radę, nie? No właśnie, bo swego czasu te francuskie czołgi średnie, no moim zdaniem przynajmniej, były najlepsze. Czołg ciężki, jaki tam jest czołg ciężki? Kurde, ja tak rzadko gram 8 poziomu. No teraz najlepszy czołg ciężki to jest chiński Bezet i czeska Skoda, jeśli się nie mylę, nie? Ale z magazynkiem francuski. A z magazynkiem? To jest AMX 50... Czekaj, jak to było? MX 50-100, ale to jest drzewkowy, nie? No drzewkowy, no. No to jak ja grałem aktywnie, no to był moim zdaniem niesamowity czołg. W ogóle gra tymi francuskimi czołgami z magazynkiem naprawdę uczy grać, bo to są czołgi bez pancerza, chyba że coś zmienili. Nadal Lorca i AMX nie mają zbytnio pancerza, nie? Nie, to jest sam papier, nie? Tak, sam papier. Uważam, no właśnie. Nie? Sam papier i świetne działo z magazynkiem. Tu mamy 4 pociski, które walą po 300, czyli łącznie możemy zadać 1200 obrażeń, co tam, nie wiem, dokładnie 20 coś sekund, nie? Magazyna... No jakoś tak, nie? Mm-hmm. No i wiadomo, gra Lorcą czy gra AMX-em są bardzo podobne, no tylko że Lorca jest mobilniejsza i ma chyba mniej pocisków w magazynku, nie? Dokładnie, bo 2 pociski mniej i Lorca też jest bardzo dobra, jeśli chodzi o zarabianie kredytów, bo na APK-ach ma strasznie dobrą penetrację, chyba 232 mm. 232 właśnie, widzę, 232, no chociaż podkalibrówki mają tylko 30 mm penetracji lepszej, ale szybkość pocisku, więc też czasami warto to użyć. Ty tutaj widzę, że w ogóle tak nie używasz tych, można powiedzieć, droższych zestawów naprawczych i droższej apteczki, czyli traktujesz ten czołg, żeby coś zarobić, nie? No, chciałem sobie trochę zarobić, ale sytuacja na minimapie zmusza mnie do tego, żeby się odwrócić i zagrać na przyjęcie. I z tego, co tutaj widzę, to są same czołgi ciężkie, więc zmieniam już na amunicję premium. Tak jest. No a w ogóle na mapie step jest z nami Navalator. Sorry, zapomniałem o tym powiedzieć. Navalator już 3 razy ze mną grał w jubileuszowych bitwach, 2 razy na swoim koncie, a Navalator to jest konto twojego ojca, tak? No tak, zgadza się. No i pozostajesz już na koncie ojca. No i cóż, 8 tiery same, na początku ruszyłeś raczej tą medową stroną, która no została chyba przejęta, no całą stronę ruszyli, chociaż na tej mapie czasami bywa tak, że jak ktoś atakuje, to nie do końca może mieć przewagę, bo tam widzę dużo czołgów jest skampionych i może teraz powystrzelać twoją ekipę. No a druga strona była przejęta przez wrogie pojazdy, no i się wycofałeś. Czyli taki na razie plan na tą bitwę, nie? No tak, zgadza się, bo jakbym się nie wycofał, to mogłoby się to skończyć tragicznie, nie? Tu już widzę, jak jest strata w HP. Te czołgi sobie przejmują, zaraz mogą założyć presję kapa. A na dojeździe mogę zrobić całkiem sporo, nie? No i zobaczymy tutaj. Skorpion mięciutki już raczej nie przeżyje tego ataku, ale ty możesz tu spokojnie powystrzelać. I udało się Lajcika rozwalić. Dwa czołgi ciężkie. No i Boras Q już też padł. Zostałeś z prototypem. No i cóż. Co dalej? Jaki plan dalej? Właśnie ten prototyp w końcowej fazie bitwy okaże się bardzo przydatny. Teraz postanowiłem przeładować i wyczekać te czołgi ciężkie, aż dojadą na tyle blisko, żebym mógł się wychylić bez spota i dać im magazynek, nie? Mhm. No tak jak mówiłem przedtem,
zdobyliście, można powiedzieć, czołgami ciężkimi i medami tą lewą stronę mapy, znaczy zależy od której strony się patrzy, prawa strona teraz, można powiedzieć, patrząc na minimapę, no ale te czołgi nie mogą się za bardzo tam wychylać, ciężkie, bo Su-130 i Lorca są skampione. No zobaczymy, czy im się uda. No i IS-3A się pokazał. Tam udało się zniszczyć Lorkę. No to wygląda na to, że chyba to wygracie, nie? No zobaczymy. No póki co jest strata, ale jest spokojnie do wygrania. Teraz akurat dałem pestkę traka. Co prawda nieplanowanie, ale i tak dobrze, bo dzięki temu mogłem się wycofać po raz kolejny i ze spokojem przeładować. Tak jest, tam był czołg ciężki francuski AMX, który jest twardy, bo nie wszystkie czołgi francuskie są miękkie, a tu ładny skok zrobiłeś taki prawie śrubę. No, już się stresowałem, nie powiem. Tak jest. A co do tego AMX-a, on jest dosyć miękkim czołgiem. Tak? Tak naprawdę nie ma francuskich. No, co prawda są francuskie twarde czołgi, ale ten AMX jest jeszcze miękki, nie? Mhm. No i cóż, była przewaga chyba w pewnej chwili, tak mi się wydawało, ale może się źle popatrzyłem, ale już widać, że ta przewaga zdecydowanie jest u czołgów wrogich. Trzykrotna przewaga HP i więcej czołgów, więc no coś mi się wydaje, że tam zaraz ten medzik padnie i zostaniesz sam z prototypem. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Czyli zostajesz przy prototypie, już nie lecisz ratować medzika. Tam jest Emil, z tego co widzę, on jest ciężki, ale... A! Dobra. Zostaję przy nim, bo mam nadzieję dobić te dwa ciężary, nie? Oj! IS-3A! Tutaj właśnie miałem chwilę zawahania. To była najgorszy moment w tej bitwie, jeśli chodzi o gameplay. No i chyba te czołgi ruszą zniszczyć prototypa. I się, jak się okazuje, wjechałem w idealnym momencie. No zobaczymy. No i faktycznie. Nie trafiłeś? Raz nie trafiłeś, ale udało się. No gdyby teraz wyjechał IS-3A. No? Dlaczego ten IS-3A no właśnie. Nie podjeżdża? No właśnie, przecież on ma ten magazynek taki, że tam się ładuje, że można wystrzelić jeden pocisk, nie trzeba czekać, aż cały magazynek, można powiedzieć, się przeładuje, więc nie wiem, o co chodzi. No i koło ciebie jest też Emil 1. I teraz tak naprawdę zaczyna się cała akcja. Emil pada i zostaje sam na 3 pojazdy. Emil pada i zostajesz na 3 pojazdy. Teraz szybko tego lajcika. Jest. W tym momencie bitwa mogła się skończyć, bo on nie trafił. I... No. No i ten Tedek też. No i w tej chwili na full hapie mamy... TDK, co to jest ten TVP? TDK... SHPTK, takaż potocznie się na niego mówi szpatułka, czeski. Tak. Kurde, no nie widziałem jeszcze nigdy tego pojazdu, on wygląda... Ma obrotową wieżę, o kurde. Fajny TDCik? Jeszcze nim nie grałem, bo nie posiadam, ale ludzie sobie chwalą, do zarabiania kredytów jest bardzo dobry. Aha. Nie przeładowywałem tych dwóch pestek, bo myślałem, że po prostu na mnie wyjedzie i mnie zniszczy, a tak chciałem jeszcze sobie coś zrobić, ale jak się okazało, dałem mu traka i potem jeszcze dałem mu pestkę, która uszkodziła mu silnik. To pozwoliło mi uciec i przeładować jeszcze raz. Su-130 nie wędruje z tym czechosłowackim TDK-iem. Teraz po raz kolejny nie trafił i zostaje sam na sam z Su. No myślę, że błąd drużyny przeciwnej.
mogli się trzymać razem wtedy, gdy jeszcze był ten lajcik. No szczerze, nie wiem, dlaczego drużyna przeciwna zdecydowała się tak zagrać, a nie po prostu w grupie na mnie wyjechać, ale... No cóż, takie kapowanie bazy na tej mapie to chyba nie jest dobry pomysł. No tym bardziej, że mam sporo możliwości, jeśli chodzi o zaskoczenie. Jak się okazuje, akurat patrzył się w moją stronę, ale dzięki temu, że miałem wrak, nie zdecydował się we mnie strzelić. No właśnie, ten wrak tu się przydał. No i ten trzeci pocisk tak trochę szczęśliwie trafił. Ale udało się, zostałeś sam na 3 pojazdy, zwycięstwo, no i fajna bitewka. Przejdźmy na tabelę wyników. Mamy medal Ridleya Watersa, czołgista snajper, high caliber, no i 1900 ponad bazowego expa, 6261 obrażeń. Coś jeszcze tu innego? Nie, nic. Chyba nie. No i zarobione, zobaczmy, 243 tysiące kredytów, czyli tak jak powiedziałeś, mimo tych goldowych pocisków, ale tam miałeś powłączane zapewne jakieś inne bonusy kredytowe. Bardzo fajnie się zarabia tym pojazdem. Szczególnie jak rzuci na ósemki, to można spokojnie na apekach całą bitwę przejść, nie? No tak, jeśli ktoś już jest bardziej doświadczony, to strasznie polecam ten czołg. No to tak się prezentowała ta bitwa, Lorka. No kiedyś bardzo mi się podobała, tak samo AMX 5100 również bardzo mi się podobał. W ogóle ta droga czołgów ciężkich do AMX-a 50B mi się strasznie dziewiątką super grało. Tam można to zobaczyć na statystykach mojego konta dziewiątokierowego czołgu AMX 5120. No można powiedzieć, grałem dobrze. No i cóż, to w zasadzie tyle. Nowy rok szkolny. Ty masz rok maturalny teraz, tak? Tak, zgadza się. No to cóż, mam nadzieję, że się uda. Tak tylko jeszcze pokażę również twoją pasją jest robienie zdjęć, tak? Tak, dokładnie. Zajmuję się fotografią portretową i taką bardziej artystyczną. Zbudowałem sobie swoje własne studio i na YouTubie pokazuję proces, jak tworzę moje wszystkie prace. Jakby ktoś chciał zobaczyć, to link dam do opisu. Alan Michalewicz i jak robić dobre zdjęcia. Ja bardzo dziękuję Alanie za pokazanie bitewki. Może na końcu... Dziękuję tobie również. Chciałbyś kogoś pozdrowić. Pozdrawiam tatę, brata oraz mamę. I to w sumie tyle. Tak jest, bo siostry nie masz. Nie. Ja miałem 3 siostry. Bardzo dziękuję, trzymajcie się i do zobaczenia.